i nie odwracaj się od spółziomków. Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie. Jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twoje światło zabłyśnie w ciemności, a twoja ciemność stanie się południe. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed nim wszystkie narody, a on oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie: pójdźcie, błogosławieni ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię chorym w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie: zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Ojciec ubogich, który oddał swoje życie za każdego maluczkiego, za każdego odrzuconego, za tych, którzy znaleźli się w swoim życiu na marginesie, nie tylko dlatego, że byli biedni, ale może też dlatego, że świat ich odrzucił. Że świat nie chciał się przyznać, bo na przykład byli chorzy. Bo urodzili się niepełnosprawni. A wiemy, że świat nie do końca interesuje się takimi osobami. Specjalnie użyłem tego słowa. Bo wielu ludzi jest interesownych w relacji do innych. A ksiądz Ariony robił to zupełnie za darmo. Bo kochał człowieka. Może nauczył się to od tego od swojej mamy Karoliny. Może od swojego taty Wiktora. Może nauczył się tego w seminarium. A może po prostu Pan Bóg dotknął jego serca. A kiedy się modlił, wziął sobie właśnie do serca te słowa Jezusa: byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Nigdy nie wiemy, kiedy Pan Bóg stanie przed nami. My byśmy bardzo chcieli Go dotknąć, doświadczyć tak namacalnie w naszym życiu, abyśmy Go mogli ujrzeć, jak święta siostra Faustyna chociażby. Ale Jezus do nas mówi, że On cały czas staje przed nami. Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Kiedy spragnionym i daliśmy Cię i daliśmy Ci pić? Zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Czy jest nam potrzebny inny dowód na to, że Pan każdego dnia staje przed nami, że doświadczamy Jego obecności częściej niż nam się wydaje. Co mnie najbardziej zafascynowało w księdze Ariony? To, że kiedy On przechodził ulicą i spotkał jakiegoś zagubionego człowieka, to nigdy się od niego nie odwrócił. Nigdy nie przeniósł wzroku na coś innego. Nigdy nie bał się wyciągnąć ręki do tego, który czuje się samotny, bo inni go odrzucili. To, że
w swoim życiu, gdy nie bał się oddać wszystkiego, co miała, aby pomóc drugiej osobie. Jeśli trzeba było oddać buty, to oddawał buty. Jeśli trzeba było oddać płaszcz, to oddawał płaszcz. Jeśli było trzęsienie ziemi, to nie kazał innym jechać tam i pomagać tym ludziom, tylko sam wydobywał ludzi ze zgliszczy. To mnie najbardziej fascynowało i fascynuje w księdzu Orionie. Że on swoje życie traktował na serio.